Omówię wyzwanie, wczytaj dwie liczby typu long int i wypisz ich różnicę w postaci działania. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj LDR. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego, na końcu zapisów staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie a i b nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, long int, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu minus 2 miliardy plus 2 miliardy. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu long int można wykonać działanie odejmowania przy pomocy operatora minus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja, wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych a i b. W instrukcji readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja, wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej a w znaku minus wartości zmiennej b w znaku równa się oraz wartości wyrażenia a minus b, to jest różnicy wartości zmiennych a i b. W instrukcji writeline ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja writeline a minus b równa się a minus b oznacza złożenie instrukcji. Write a, write minus, write b, write równa się writeline a minus b. End z kropką oznacza koniec programu.